E-Court Expungement System to nowy system sądowy, który został opracowany w celu umożliwienia stronom występującym we własnym imieniu oraz adwokatom składania wniosków o zatarcie skazania oraz otrzymywania aktualizacji drogą elektroniczną. System umożliwiający zatarcie skazania poprzez e-courts zestawi akta sądowe wnioskodawcy w oparciu o informacje zawarte w systemach sądownictwa i wygeneruje elektronicznie wniosek oraz proponowane postanowienie. Niniejsze wideo informuje, jak złożyć wniosek o zatarcie skazania oraz z kim należy się skontaktować, by uzyskać odpowiedzi na pytania związane z tą procedurą. W Centrum Samopomocy dostępne są obecnie nowe narzędzia ułatwiające doręczenie dokumentacji do sądu. Znajduje się tam również łącze do zatarcia skazania w języku angielskim expunge lub usunięcia wpisu z rejestru młodocianych lub rejestru karnego. Osoby korzystające z systemu po raz pierwszy mogą się zarejestrować i uzyskać identyfikator logowania, a osoby, które już go posiadają, mogą wybrać opcję powracający użytkownik. System zatarcia skazania poprzez e-courts pozwala na wyszukiwanie spraw i zainicjowanie wniosku o zatarcie skazania w sprawie karnej, rodzinnej lub z sądu miejskiego oraz wybranie rodzaju zatarcia skazania, o które wnioskodawca się ubiega. Wnioskodawca może przejrzeć sprawy wyszukane przez system i wybrać te, które mają być uwzględnione we wniosku i proponowanym postanowieniu. Może też zweryfikować, które ze stron zostaną powiadomione o złożeniu tego wniosku i proponowanego postanowienia oraz w razie potrzeby dodać inne, odpowiednie strony. Po złożeniu wniosku system wygeneruje niepowtarzalny numer sprawy zatarcia skazania, a użytkownik zostanie elektronicznie powiadomiony o złożeniu wniosku. Dostęp do złożonego wniosku o zatarcie skazania można uzyskać poprzez elektroniczną teczkę sprawy w języku angielskim Expungement Case Jacket. Prokurator hrabstwa zapozna się z wnioskiem i złoży odpowiedź za pośrednictwem systemu zatarcia skazania w e-courts. Sędzia zadecyduje, czy należy uznać zatarcie skazania, a postanowienie w tej sprawie zostanie wygenerowane elektronicznie. Wnioskodawca zostanie powiadomiony poprzez zarejestrowany adres e-mail. Z wszelkimi pytaniami dotyczącymi procedur sądowych lub ogólnej pomocy należy kontaktować się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich lub Sekretariatem Wydziału Kryminalnego w hrabstwie składania wniosku. Sądownictwo New Jersey pragnie służyć Państwu pomocą. Mamy nadzieję, że to wideo było pomocne.